It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Happiness is the truth.
czas mija nieubłaganie. Wszyscy na pewno pamiętają dzień, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy. Pierwszy wspólny piwak integracyjny, pierwsze prawdziwe przyjaźnie, być może pierwszą prawdziwą miłość, pierwsze wzloty i upadki, po których wstawaliśmy ze zdwojoną siłą. Ostatni czas na długie lata zapisze się w historii polskiej edukacji. Przez kilka miesięcy, zamiast w szkolnych ławkach, byliśmy zmuszeni kontynuować naukę przed monitorami komputerów. Nikt się tego nie spodziewał. Spadło to na nas zupełnie nieoczekiwanie. Początkowo cieszyliśmy się, że nie będzie lekcji, jednak z czasem stało się to dla nas wszystkich uciążliwe. Kiedy tygodnie zamieniły się w miesiące, sytuacja zaczęła nas przytłaczać. Powtórzę tu pytanie, które padło na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Czy nauczanie zdalne było dobrym pomysłem? Z pewnością możemy odpowiedzieć w różny sposób. Z jednej strony zostało ograniczone rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, który odwrócił nasze życie do góry nogami. Kontrargumentem zaś mogą być tutaj wyniki na ostatnim egzaminie maturalnym w całej Polsce. Wiem jedno, że to właśnie nauczyciele wykazali się największą odwagą i stanęli na wysokości zadania, aby zrealizować podstawę programową i przekazać nam wiedzę niezbędną na egzaminie dojrzałości. No właśnie, egzamin dojrzałości. Z pewnością przychodząc do liceum stał się on naszym celem. Wybranie tej formy szkoły jako dalszy etap naszej edukacji wiąże się również z odpowiedzialnością, ponieważ to od nas zależy, jak wypadniemy na maturze. Nauczyciele powinni być dla nas drogowskazem, ponieważ nie nauczą się za nas wzorów matematycznych, nie przeczytają lektury, nie nauczą się za nas słówek z języka obcego. Myśl, ja usiądę, ty mnie naucz, kompletnie mija się z celem. Jak już wspomniałem, to od nas zależy, jak wykorzystamy te ostatnie 66 dni. Życzę wam, życzę sobie, abyśmy nie zmarnowali tego czasu i 5 lipca przy odebraniu wyników mogli powiedzieć: jestem z siebie dumny, jestem z siebie dumna. I z ogromnym zapałem planowali studia na wymarzonych uczelniach. Dobrze, ale dziś chwilowo możemy o tym zapomnieć i zmierzyć się z innym egzaminem dojrzałości, egzaminem dobrej zabawy. Dziękujemy naszym nauczycielom i wychowawcom za ich trud i poświęcenie, w szczególności zaś za to, że są zarówno z nami, zarówno w chwilach dobrych, jak i złych. Możemy zawsze na nich liczyć, na pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów, a co najistotniejsze, mobilizacji do działania. To wy, obok naszych rodziców, kształtujecie nasze serca i umysły. Jesteśmy pełni podziwu dla waszej odwagi. To na waszych barkach spoczywa zadanie wychowania przyszłego pokolenia. To wy kształtujecie ludzi, którzy będą mieli wpływ na losy kraju i świata. To wy troszczycie się o naszą przyszłość i nasze życie. Dziękujemy wam za to, że jesteście. Chciałbym jeszcze tu wspomnieć o słowach Baracka Obamy. W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu. Czas byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo. Dziękuję. Proszę przedstawicieli klas o wręczenie upominków dla wychowawców i kwiatów dla nauczycieli i rodziców. Szanowni Państwo, szanowni rodzice, droga młodzieży, drodzy goście, na to nadszedł właśnie tak długo oczekiwany wieczór. Wieczór pięknego, pierwszego magicznego balu dla was, jakim jest studniówka. Wiemy, że przygotowania do niego wiązały się z ogromnym wysiłkiem, jakby dlatego zróbmy dzisiaj wszystko, żeby impreza ta pozostała niezapomniana, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju i niczym nie zakłócona. Jeszcze 2 tygodnie temu, analizując sytuację pandemiczną w Polsce oraz wsłuchując się w zapowiedzi kolejnych obostrzeń,
nabrałem wątpliwości, czy uda nam się w tym roku przeprowadzić naszą imprezę. Szczęśliwie jednak pandemia, choć zamknęła nas w domu na prawie 2 miesiące, była dość łaskawa, byśmy spotkali się dzisiaj w gościnnych murach Pałacu Wenecja w Płonie. Właśnie przybrzmiały ostatnie dźwięki poloneza, stan polskiego tańca ludowego, który tańczyliście tak pięknie, tak swobodnie i młodzieńczo. Bez wątpienia to zasługa pani Lidii Kwiatkowskiej i pana Piotra Kurkowskiego, którym dziękuję. Dziękuję za przygotowanie młodzieży do tegoż tańca. Droga młodzieży, spędziliście w naszej szkole 2,5 roku. Niektórzy z was, wliczając z gimnazjum, 5,5. W tym czasie wasi wychowawcy metodycznie wpajali wam podstawowe zasady wychowania i zachowania i wierzę, że dzisiaj zdacie egzamin z Savoir Vivre koncertową. Bądźcie więc mili i uprzejmi dla siebie tego wieczoru. Panowie, niech nie uchybią niczym swoim partnerkom. Rozgrzejcie parkiet do czerwoności, ale nie głowy pozostają zimne. Zróbcie wszystko, by przetańczyć i zapamiętać całą noc. I żeby ona pozostała w waszej pamięci. Studiówka to tradycyjny polski bal dorosłej młodzieży, która na 100 dni przed swoim najważniejszym egzaminem pragnie spędzić hucznie całą noc. Dzisiejszy bal powinien nazywać się 68-dniówką. Kornel wyliczył 66, a jeszcze wam dodam 2, będzie 68, która de facto tyle dzieli nas od kultury. Jestem pewny, że podobnie jak wszystkie poprzednie roczniki znacie ją dobrze, a może i jeszcze lepiej, czego wam oczywiście życzę i pomoże wam ona w realizacji waszej wymarzonej kariery zawodowej. Ale nie martwmy się tego wieczoru, którą jesteśmy teraz w pięknym Pałacu Wenecja, w Płonnym, wśród przyjaciół, kolegów, koleżanek. Wspaniały wystrój sali zapowiada niezapomnianą zabawę, którą na pewno zapowiada się do końca życia. Życzę wam z całego serca, droga młodzieży, aby ta noc i ten bal zapadły wam w pamięci. Bawcie się wesoło, bawcie się beztrosko i nie zapominajcie porwać do tęca wychowawczyni i wychowawców, którym chciałbym teraz bardzo podziękować za to, że przez ostatnie lata byli z wami duszą i sercem i którzy tak samo jak wy przeżywają dzisiejszy bal studniówkowy. Dziękuję pani Annie Wróbel, wychowawczyni klasy 3 LA. Dziękuję pani Grażynie Modrzyńskiej. Pani Grażynie Modrzyńskiej, wychowawczyni klasy 3 LB. Dziękuję. Dziękuję panu Jarosławowi Kalińskiemu, wychowawcy klasy 3 LC. Oraz nieobecnej dzisiaj tutaj wcześniejszej wychowawczyni pani Tukucie Tomczyńskiej. Oraz pani Dorocie Sęk, wychowawczyni klasy 3 LD. Pragnę podziękować również wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu dzisiejszego balu studniówkowego i którzy są dzisiaj z nami. Dziękuję także gospodarzom uroczego Pałacu Wenecja, w którym dzisiaj gościmy, którzy przyjęli nas tak ciepło. Życzę wam, droga młodzieży, szampańskiej zabawy. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rodziców. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Młodzież przede wszystkim, bo to wasz dzień, wasz wieczór. Witam rodziców, tych, którzy przyszli popatrzeć na swoje pociechy. Myślę, że warto było. No i przede wszystkim nauczycieli, całe grono. Pana DJ-a, kolegów, koleżanki. Kornelowi chciałam podziękować, że był z nami tutaj, z dziewczynami, że nas wspierał. Pomagał, organizator głównej imprezy. Bez ciebie ani rusz. Panu dyrektorowi. Panu dyrektorowi za wsparcie, bo też nas tu wspierał. No i co? Dobrej zabawy. Bawmy się. Do białego rana. Ja jeszcze dziękuję Martynie Brudzińskiej, Kindze Burak, Weronice Szopie i Michalinie Sofiewicz, bo bez nich nie dałbym rady. Już ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, bal studniówkowy młodzieży zespołu szkół nr 1 imienia Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu Anno Domini 2022 uważam za rozpoczęty. To teraz zapraszam na szampana. Ooh,
mundurowa chciałaby poprosić pana kapitana Sławomira Rzuchowskiego na środek. Ale moi drodzy, serdecznie zapraszam na środeczek. Czas rozpocząć nasz bal. Thank you.
to lanzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Biedronie. Cała sala! Thank you.
głośna. Uwaga! Sobie to, że nie tym, co mnie wierzą. Młody łeb, a wy co jest pięć.
wyjąć, wygrać, wykazać rąk, wygrać, to być na swoim. Żyć tak, jak postanowisz, nie tak, jak ci kazali. By cię uczynić słabym, mają dla ciebie plany. Na swój musisz postawić. Pamiętam, że żadnym mego nie uczynił jakimś lepszym, ale moje cieszy oko w kurwie tego, co mnie skreśli. Ty masz łeb sprany od wody, komu chcesz linić za błędy. Choć mamy inne fryzury, to jestem na ciebie cięty. Nie ma, że nie dziś, musi być na już. Nie mam więcej rzeczy, nie chcę tracić ani chwili. Dalej chwili, wybrany go tu. Będzie pewne, że pieniądze nas nie podzieliły. To co złe, zamienimy śmiech. Udowadniam sobie, co żyje tym, co mnie wierzą. Młody łeb, a więc co jest pięć. Oświetlicie blask moje lepiej od tych senu.
dzieci. Yeah.
Yeah.
zacznę od pań, co? Jednogłośną decyzją sędziów królową balu została Grażyna Mączyńska! No to teraz król balu również jednogłośną decyzją sędziów królem balu został Jarosław Kaliński! Królem balu pośród uczniów został Daniel Ponte! Na królową nie mógł zostać nikt inny prócz
spać. Pięć minut nie mogę spać. Kretus, lecę jak tak. Wydaję jak dziarki w Gucci. Wydaję jak dziarki w Louis. Pięć minut nie mogę spać. Kretus, lecę jak tak. Ja taki kot, siedem żyć i mówię całą noc. Taki kot, siedem żyć i mówię. Ja taki kot, siedem żyć i mówię całą noc. Taki kot, siedem żyć i mówię. Patrz na mnie, kiedy jadę nowym pizzem. Złote brylanty, choć zębem. Ja falę jak w pizdy, jak pipem. Pukam jednak, że śpiewa kolędę. W nie miałam, och, hej. Nie mam, och, hej. Na mój sok, hej. Ja się tak blok. Mówię na was, mówię i ciąg spać. Ale was będzie i chcę spać. Pierwszy ma was, mój ponie ten vibe. Miś marasz, zabijaj mój vibe. Tak widzę pani, oto dziurbani. Ciapaty w plusy, para na sali. Dzwoni mi, kupuj, lega z Bulgarii. Ja mam wyzwę. We'll be right back.
gdzie są najgłośniejsze dziewczyny? W Mercedesie trąbi, ona jest solista, sprawa oczywista, zarąż za nogi. Dzisiaj ze mną w dągi, zdrowy barabara, no a buchetara podpada. Jeden z wielu punkty znów ma na koncie. Testuję nową opcję. To jedzie na kaptura, testy będą amora. Czy starczy miejsca w kombi, na te zabawy z głowy. I teraz zarobista blondi, w Mercedesie trąbi. Ona jest ognista, sprawa oczywista. Zarobista blondi, dzisiaj ze mną w kombi. Zdrowy barabara, no a puchę na raz.
wychowawczej. Moi kochani, i oczywiście specjalnie dla nich odśpiewajmy. Wielkie brawa, kochani! Żegnać czas.